Siemanko. Kradnę ropę na dwa baty. Nic nie mówcie nikomu. O. No. Pełny. Półpełny. To już wyleciało. O, patrz tak. Patrz, taki tu smog zrobiony był. To taki ciężarek, żeby to nie wypadało. Na dole w miarę było. Jak ktoś kradnie ropę, to mogę pożyczyć. Zapowietrzył się jebany dzisiaj znowu. Zaraz będzie tu dziura przywircona, wiertarko z tego paliwo po prostu nie leci i chuj z baku. Przy okazji wymiana będzie filtrów tutaj paliwowych. Chociaż jest napisane po polskiemu. Nie no, tu jest napisane to oczyszczanie wstępne, dokładne. No wstępne to będzie u takiej musi. Z tego miecha filtr papierowy na dokładne. Nie pany, bo niektórzy to odwrotnie zakładają. Znam takich ludzi, co zakładają ten papierowy jako pierwszy. Będzie czegoś, panie Jacku, też będzie. O kurwa, tu tak założyły wcześniej. Kto to kurwa tak zakręcał? Ta ropa to się nadaje, ale zjebana. Dobra, to trzeba będzie wylać jakiegoś oddzielnego karnistra. Będzie na czyszczenie kiedyś czegoś. Kurde. Panie Jacku. Nasi tu byli, mi źle zakręciły filtry. Kurbao. Może to ja sam tak zakręcał kiedy po nocy. Trochę mam tu takie zdziwienie. Kurwa, rdza jest tutaj, ale skąd tu się rdza wzięła taka? Andrzejku. Rdza w ropie? Kurwa, mu się jaka kiepska ropę sprzedają. Trzeba zmienić chyba dystrybutora, dealera. Ja pierdolę. Dobra, ciekawe co będzie po drugim filtrze. No wszystko rozumiem, dużo widziałem w życiu. No żeby w takim o czymś była kurwa rdza? Skąd tu rdza? Gdyby w baku była rdza, to i tu by było zajebane całe kurwa na rudo, a tu o. No dobra, doprowadziłem to do ładu i składu. Kurwa o. Dawaj pan ten filtr. Co to ma tutaj być? Zakładamy go. Jak tam ta guma wygląda? Może być. Założymy filtr jeden z drugim. Ciekawe jak w drugim sytuacja. Ale wszystko byś pan wiedział. No tak. A tu jest założony wstępny pewno filtr. No jakby inaczej, kurwa. Ale tu chociaż rdzy nie ma. Co tam? Ranek dopiero? Kurde. Co mi tam jakieś brudy się? Solo, solo. I popadało znowu dzisiaj. Kiedy to te łupiny się kosi, panowie? Patrzcie, panie, w ciągu pół godziny naleciało 600 może. Tej opy.
To jak to miało kurwa chodzić? Bo to spuściłem trochę, a to jeszcze zostało deko. No może trochę mniejszy napór jest tutaj na kranik, ale kurwa, to nie wiem, czy takie samoróbki jakieś małe, że tyle palą, żeby przepustowość ropy była taka sama. W międzyczasie to sobie robię, kruciec zmieniam od pompy, już to też podciekało trochę. Tutaj patrz na panek, to kurwa zrobiły. To jest ten stary, nie? I tu podkładka. Tu podkładka na gwincie to jeszcze jak się wkłada, to jeszcze sztywna jest, ale tu jak wejdzie, jest takie przetoczenie, zatoczenie. No patrzcie jak to chodzi. Na pompie nie ma takiego kołnierza, żeby ta podkładka się sparła. Ktoś powie, że to jest kołnierz. Tu nie ma. To jest jednolite. Kołnierz aż jest tutaj. Tu musiała być taka zajebiście duża podkładka. Nie wiem, czy jest taka. Brałem to z katalogu niby, to taka dała cienką. No to patrz ta. Jaki ja patent znalazłem na to. Jest nowy. Tu założyłem sobie taki cieniutki o-ring. On tylko będzie taki do wycentrowania tej podkładki. Tu wchodzi podkładka. O, patrz to. I tam o-ring trzyma, żeby to się tak nie przesuwało na boki. Widziałeś, pan? I to zakręcam zarało. To już porobione. Stąd zawsze olej tak napierdalał, ciek. Tutaj, sączył się. Wiecznie. Założony przy okazji nowy ślimak. Dobro to mierza. Także o. Przewiercona dziura tutaj na wylot. Odstonik cały paliwa. Teraz będzie szła robota dopiero, panie Jacku. Jakby ktoś ślimak kiedyś kupował dobro to mierza z 385 i tam mają za 32 zł albo za 90 czy tam jakieś, ten tańszy. No to tańszego nie go pójdzie. To szkoda tylko zawrotu dupy i czasu. To była kalamitka. Ja ją tutaj wyjebałem. Chciałem to zespawać. No to nie pasuje tutaj. O, ten korpus tam zapiera. Tutaj ta kalamitka. Ja wiem, czy ten co robi, to kurwa, to ma jakieś w ogóle pojęcie, jak to wygląda, nie? Jak ona ta kalamitka była z tej strony jeszcze, o. To by było dobrze, ale... A tutaj to już nie chuja. W dół jakby była, też było dobrze, a tutaj to już... Ktoś nie miał żadnego pojęcia, kurwa, co robi. Robi, tak produkuje, stuka, tłucze. No tu se kręci się. A tu się już nie kręci. Zaraz odpalimy. Zobaczymy, jak to chodzi, czy działa brutomierz. Kurwa, stójka nie zdjęłem. Patrz na panie. Dobrze jest, no. Dzisiaj dobrze wskazuje. Pęta tylko jest taki, że jest. Do wyjebania. Że będzie takiej od mikropompki kiedyś. To wszystko ładnie działa, pięknie, no.
500 obrotów. Szykujecie talerzowa dzisiaj, o? Nie ma koszenia pszenicy, to chociaż się po talerzy je posypać, a nie jak. Taka usługa lekka zrobiona ciągnika. Teraz będzie chodził dopiero Andrzeju. Teraz trochę podnieś. Do góry. Andrzej. Dobre. Trochę, bo opuszcza, nie? Coś to jeszcze ten podnosik trochę opuszcza. Panie, do góry podniesie i zgasi. Maciej, jak szybko to upadnie, weźmie. Na razie chodzi, panie, o. Dobra, tak pulsuje, co chwila podnosi cały czas. Ale widzę, jak się weźmie tam, to dźwignie, co taka jest, nie wiadomo do czego. No. Druga pozycja to jest trochę lepiej. Nie pracuje. No tamtej cały czas ma ciężko, nie? To na tej... Wiesz, które dźwignie, nie? Jakby tu zmienić cylinder nowy dać, to by... No bo to może być też wszystko wina rozdzielacza jeszcze. Dobra, panie. No postoi chwilę. Wszędzie może upi... Parę kilo musi to waży. No ważne, by mu dać jakiś siłownik wspomagający, nie upadł. Tak, no właśnie. Dać to trzeba dwa, bo to jeden to będzie krzywo zaraz, nie? No. Jedno ramię jakby podnosiło. No i patrzcie, na początku w górę opuszcza, a teraz trzyma. Nawet nic nie stuka. Czy stukanie to jest takie te obkręcanie na jabłka tych, nie? I w ogóle. No teraz stoi już. Od góry opuszcza. Trzeba wymienić zestaw naprawczy, tłok, cylinder i w ogóle. To by chodziło. Dalej chodzi. Co chcieć.